Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji odbyły się jubileuszowe uroczystości. W obchodach uczestniczyły władze miasta, obecni i emerytowani nauczyciele, uczniowie i absolwenci. W sali rycerskiej Nidzickiego Zamku odbyła się część oficjalna, a podczas niej życzenia, podziękowania i występy uczniów. W budynku szkoły można było zwiedzać klasy i oglądać archiwalne zdjęcia. Wśród tysięcy absolwentów, którzy opuścili mury szkoły, znajdują się duchowni, gwiazdy sportu, kina i telewizji. To są już tysiące uczniów, którzy opuściły mury tej szkoły. Nie chciałbym pominąć nikogo, ale ci absolwenci to na przykład księża, dr Paweł Rapczyński, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, to właśnie Krzysztof Żygadło, duszpasterz w La Salette, to Zdzisław Kunicki, ksiądz Zdzisław Kunicki, wielu, wielu innych księży, to sportowcy, Krystyna Szymańska-Lara, olimpijka, zdobywczyni Mistrzostw Europy. To, nie wspominałem, ksiądz Gamański, kapelan Orłów Górskiego, Marcin Kaszkan, zdobywca 8-tysięczników, także aktor Piotr Jankowski, znany z wielu filmów, seriali. 70-lecie to niebagatelny jubileusz. Z okazji święta życzymy zespołowi szkół nr 1 kolejnych owocnych lat pracy i kształcenia kolejnych pokoleń młodych Nidziczan.